wszystkim, czy Wy już macie Thermomixa? Bo ja długo zastanawiałam się, czego kupić. Miała siostra, miała szwagierka, miały koleżanki, niektórzy chwalili, u niektórych stał w kącie, sama nie wiedziałam, co zrobić. Aż mój mąż mówi, słuchaj, kup, przetestuj, macie 14 dni na testowanie i wtedy zdecydujemy. I dziś pokażę Wam, jak wyglądał nasz test i co postanowiliśmy. Uwaga, to nie jest reklama, ani współpraca, więc spodziewajcie się naszych szczerych uwag. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o zaletach i wadach Thermomixa, o tym, dlaczego mój mąż go nienawidzi i chce go oddać. Sprawdzimy, czy osoba nie umiejąca kompletnie gotować jest w stanie przygotować coś dobrego w Thermomixie. I uwaga, jak się w nim przygotowuje dania i jak wychodzą. A teraz opowiem, jak to się wszystko zaczęło. Otóż Thermomixa nie można kupić przez internet, a szkoda, bo niektórzy by chcieli, wykorzystano tutaj taką sprzedaż bezpośrednią i sieć przedstawicieli. Jeden z takich przedstawicieli przyjechał do nas do domu, żeby pokazać nam, jak się w tym Thermomixie gotuje. Z jednej strony jest to fajne, można się dowiedzieć dużo rzeczy, od razu zobaczyć, jak to wszystko działa. Być może jest to też wynikiem tego, że Thermomix jest stosunkowo drogi, bardzo drogi, chyba najdroższy z takich urządzeń na rynku, więc gdybym miała go zobaczyć w internecie i zapłacić około 6 tysięcy, to powiedziałabym, ej, hello, na pewno nie. W każdym razie, jak już pani przyjedzie, żeby nam pokazać, jak on cudownie działa, no to człowiek próbuje tego soczku, zupy, wszystkiego i myśli sobie, wow, to gotowanie jest naprawdę pyszne. Ale jeżeli nie lubicie, żeby obcy ludzie kręcili Wam się po domu, w Waszej kuchni, to to tworzy pewien dyskomfort. Ogromny. Dla mojego męża ogromny, dla mnie mniejszy. I kiedy wreszcie dotarła do nas ta paka, wielka, ogromna, z naszym Thermomixem, okazało się, że jest on duży, nieporęczny i jeszcze ma stać w kuchni, czyli to nie jest urządzenie, które po skończonej robocie można schować w półkę. Podobno może się wtedy popsuć waga, kiedy go przestawiamy. Ta informacja nie jest sprawdzona na stronie producenta, ale takie usłyszałam od osób, które korzystają z Thermomixa. I tak to wygląda teraz, zajmuje nam miejsce w kuchni i to już jest pewnym minusem. Nie, ta waga to chyba żonko się rozkalibrowuje i dlatego tak. No właśnie, no właśnie. Ale chyba można ją po prostu kalibrować. Mój mąż twierdzi, że można ją kalibrować. Nie wiem, jak ktoś sprzedaje Thermomixy i ma na ten temat wiedzę, bardzo proszę o komentarz na dole. Pod filmem. Ale pomimo tego, że jest to urządzenie duże i zajmuje mnóstwo miejsca w kuchni, to za to praktycznie już nie używam patelni, garnków, czy też mojej płyty indukcyjnej, nie muszę ich czyścić, bo wszystko robię w Thermomixie. I piekarniku. I piekarniku, dużo. I piekarniku. Dużo w piekarniku, bo robię w Thermomixie masy, ciasta i tak dalej, a wszystko pieczę w piekarniku. Pierwszy etap jest trudny i zniechęcający, ale zawsze tak jest, że wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe, więc jak już podłączycie urządzenie do internetu, bo musi mieć Wi-Fi, jak już zainstalujecie sobie aplikację z przepisami, możecie zacząć gotować. Na początku przeżyjecie szok, przepisów jest o tyle, nie wiadomo co wybrać. Makarony, ryże, ciasta, bułki, chleby, po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Ale po kilku dniach, jak już oswoicie się z aplikacją, to okaże się, że znaleźć można tam prawdziwe perełki. Początki były bardzo, bardzo trudne, wybrałam mega prosty przepis, jakim były lody i one na mnie wyszły. Niestety tak jest, że urządzenia trzeba się nauczyć, kilka razy przetestować, tak jak nowy garnek, tak jak nową patelnię, a potem wszystko wychodzi przepyszne. Więc ja po tych 2 tygodniach jestem tym urządzeniem zachwycona. Mój mąż go nienawidzi. Dlaczego? Zaraz Wam wszystko opowiem. Wybieram jeden z moich już sprawdzonych przepisów na bułeczki. Zaraz przygotujemy ciasto, a potem upieczemy je w piekarniku. Zaczynajmy! I uwaga, przy gotowaniu Thermomix Was prowadzi, czyli macie dokładnie po kolei pokazane, co macie dodać i ile. I uwaga, nie musicie mierzyć, dlatego że jest tutaj już wbudowana miarka, dzięki czemu wszystko jest tutaj pokazywane na ekraniku. Do naczynia miksującego wlać 170 g mleka. Dodać 150 g wody. Dodajemy opakowanie drożdży, 1 łyżeczkę cukru, a teraz zakładamy pokrywę. Ustawiamy obroty według instrukcji i zaczyna się dziać magia.
A to nie jest po prostu taki mikser zwykły? Tak, to jest taki, tak naprawdę duża część tego urządzenia to jest bardzo dobry mikser. Słyszycie to? I to jest jedna z tych rzeczy, za którą ja nienawidzę Thermomixa. Ciągle tylko buczy, bulgocze, coś trzeszczy i jest strasznie głośny. A ty jak myjesz naczynia, to po cichu? No tak, ale no ciszej. Tak, jedną z większych wad Thermomixa jest to, że on jest faktycznie bardzo głośny, często przez dłuższy czas i nawet jego funkcja mycia, o której Wam pokażę, z jednej strony jest spoko, bo myje naczynia, ale z drugiej strony poziom głośności jest duży. O, i to jest wada, czekajcie, zaraz Wam pokażę. I teraz będzie tak jęczał, dopóki nie zdejmiesz tego garnka. Posłuchaj. Choćbym umarł tu i leżał 20 lat, on będzie dalej bzyczał. Prawda, Aniu? Nie sprawdzaliśmy, ale możemy sprawdzić i dam Wam znać za 20 lat. Dobre, dobre. Czy mogę już pyknąć dalej? Pyknij. Co teraz? Dodajemy 30 gram masła. Koniec pół kilograma mąki pszennej. Dosypujemy trochę soli, zamykamy i uwaga, znowu buczy. Thermomix zakończył swoją pracę. Teraz zostawiamy w naczyniu ciasto na godzinę, żeby wyrosło. Formułujemy bułki, wstawiamy do piekarnika. Proste? Jako drugie danie, żeby pokazać Wam, jakie pyszności wychodzą z Thermomixa, przygotowałam dla Was zupę krem ze szparagów. Trzeba było wziąć zielone szparagi, pokroić je, poddusić w Thermomixie, dodać ziemniaczki, jeszcze kilka innych rzeczy, ugotować, zmiksować, oddzielnie zrobić szaszłyczki z krewetkami i danie wyszło przepyszne. Bułeczki wrocławskie już pieką się w piekarniku. Zupka krem ze szparagów i ziemniaczków z szaszłykiem z krewetkami też już jest. I wygląda całkiem pysznie. W Thermomixie jest bardzo fajna funkcja czyszczenia Thermomixa. Słuchajcie, ja jestem z tej funkcji mega zadowolona, ale ma ona jeden minus. Minusem jest głośność i dlatego na przykład jeżeli mówimy o myciu po, nie wiem, kawie mrożonej, soku i tak dalej, wolę umyć ręcznie, ponieważ włączenie na 10 minut takiego głośnego urządzenia jest dla moich domowników bardzo męczące. Ale na przykład przetestujmy to w przypadku ciasta, a wszyscy, którzy piekli ciasto, szczególnie drożdżowe, wiedzą jak ciężko jest później odczyścić dane naczynie, pokażę Wam, jak czyści to Thermomix. Do naczynia wlałam wodę i krople płynu do mycia naczyń. Wkładamy. Zaznaczamy mycie wstępne i zaraz zobaczycie, jak to wyjdzie. Siedem minut głośności zawał mojego męża. Sprawdźmy, jak nam umyło. Uwaga, pocieście, pamiętajcie. To jest oczywiście woda z płynem do mycia naczyń. No i to, co pozostało z ciasta, wylewamy. Oczywiście my to musimy opłukać, ale słuchajcie, nie ma skrabania, nie ma gdzieś tam czyszczenia ręką. To naprawdę jest umyte i to uważam za największy plus. O ile oczywiście mój mąż przez 7 minut zaciśnie zęby. Nie. Tak, słuchajcie, to naprawdę pomaga. I kobiety, które robią chleb, ciasta, bułki, wiedzą. To naprawdę pomaga. Ale oczywiście, żeby było jasne, ja muszę to jeszcze gdzieś tam ukradkiem poprawiać delikatnie, ale umyte jest naprawdę na 89%. Czy Thermomix odchudza? Słuchajcie, nie umiem jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie przetestowałam żadnych przepisów odchudzających. Na razie mogę powiedzieć, że po 2 tygodniach wszyscy przytyliśmy, ponieważ
ponieważ nagle zaczęłam piec bułeczki, chleb, robić pyszne mrożone kawy, jedzonko i wiele, wiele innych rzeczy, a to bynajmniej nie sprzyja naszej sylwetce. Mogę Wam za to powiedzieć, że odżywiamy się zdrowiej, dlatego że ja przygotowuję posiłki, ja piekę pieczywo, więc ja sama korzystam ze wszystkich składników, bez ulepszaczy, bez chemii i tak dalej. Ale ta opcja będzie dobra tylko dla tych osób, które mają na to czas. I teraz ważne pytanie. Czy mając Thermomixa można zaoszczędzić? No i powiem Wam, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony gotując w domu, oczywiście zaoszczędzamy na jakimś jedzeniu, gdzieś na wynos, jakichś knajpach i tak dalej, ale z drugiej strony zauważyłam, że kupuję dużo więcej mąki, dużo więcej oliwy, produktów. Poza tym testuję nowe przepisy, których do tej pory jakby nie było w naszym menu, na przykład, nie wiem, pulpety z dorsza, więc wszystko będzie zależało od tego, jak Wy będziecie gotować i co Wy w Thermomixie będziecie robić. A teraz obiecany test. Ja umiem gotować i odnalazłam się w Thermomixie i moje potrawy wychodzą nawet dobrze. Teraz sprawdzimy, czy osoba, która kompletnie nie umie gotować, szczytem jego umiejętności jest jajecznica, da sobie radę z kokosowym curry właśnie w naszym Thermomixie. I zapraszam mojego mężusia. Hej, wszystkim jestem, mam wspaniałe różowe wdzianko i wyglądam mega profesjonalnie. Będę gotował kokosowe curry z kurczakiem i ryżem. Okej, no to zaczynamy. Bierzemy, rozpocznij gotowanie, to proste. Wlać do naczynia miksującego 800 g wody. Gdzie mamy jakieś naczynia? Tarę trzeba chyba nacisnąć, tak? Z tego co pamiętam, tak, bo tak. Jest minus 325 gram, to naciskam tara i dolewamy wody. O ja! Jeszcze cztery takie szklanki. Mamy sól. Nie wychodzi mi łysina nigdzie? Nie. Mamy łyżeczkę soli. Mysiu, ruchy! Thermomix przyspiesza. Włożyć koszyczek. Czas gotowania. Włożyć koszyczek. Wkładamy koszyczek. Bierzemy dalej. 200 gram ryżu białego. No, ale mamy ryżu chyba. Mamy! W piżarni, nie tutaj. A. Sekundka. A jest tutaj ten ryż, serio? Tak. Ale gdzie? Stój! 200. Stój! Dobra, 212. Mniej więcej. Dobra, bierzemy dalej. Nakładamy pokrywkę. Tylko nie podpowiadaj mi. Sam muszę to wszystko ogarnąć. Dobrze. Nakładamy pokrywkę, a to zamykamy też? Nie, no popatrz dokładnie, rysunek masz, jak w instrukcji, z Ikei. A, to dobra, spokojnie. To stąd pewnie coś, tak? To mamy jeszcze takie dwie miski. Warome, to jest głównie do robienia na parze jedzenia. Kurczaka, warzyw, bułek na parze. Czekaj. Dasz radę, dobrze? Po prostu się stawia, tak? Dokładnie tak. Okej. Okay. No i bierzemy dalej. Odważyć do dolnej części przystawki Varoma 400 g fileta z piersi kurczaka bez skóry, pokrojonego na 2 cm kawałki. Ja nienawidzę dotykać takiego mięsa, nie? To jest dla mnie obrzydliwe. To żona to zrobi, okej? Okay? Nie! Tak. Nie! Nie dotknę tego mięsa, kurczaka. Nie! Ja mogę jeść, ale nie dotknę tego. To ty, dobra? No weź. Serio ty. Nic nie powiem, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyjdzie to danie, to muszę sama pokroić kurczaka. Tylko równo. Dlatego osobiście uważam, że jeżeli nie lubicie gotować, nie sprawia Wam to fanu, to Thermomix nie ugotuje za Was. To po prostu trzeba lubić. Trzeba pokroić, trzeba przygotować, zrobić zakupy. Więc jeżeli wiecie, że tego nie chcecie, to nie jest takie urządzenie, które zrobi wszystko za Was. No chyba, że macie taką żonę, która trochę zrobi za Was, tak trochę.
kiedy już przygotowałem mięso, trzeba je wrzucić do tak zwanej waromy. Oby się zmieściło. Okej. Okay. I mięso mamy w waromie. Co jak to brzmi? Co to tak wszystkie się... Co? Teraz trzeba równo ułożyć mięso, żeby mogło się parować i dusić. Żeby było równo wyparowane. Ej, myszka, a gdzie jest ta myszka? Następnie wkładamy wkład waromy, czyli to. Dalej. Jasu, ile tego tutaj trwa jeszcze? Właśnie zobaczyłem, że to dopiero zrobiłem krok 937. Ja nie lubię gotować, nie chcę i nie będę więcej tego robił. Dla tych, którzy nie lubią gotować, polecam mój autorski przepis. Tuńczyk, groszek, mieszamy i co jeszcze tam dodaję? Makaron. A i makaron. Bardzo dobre na każdą okazję. Thermomix do kitu nie polecam. Moi drodzy, ponieważ mój mąż się obraził i nie chce już wchodzić do kuchni i kończyć gotować, bo musiałby teraz kroić paprykę, później cukinię i robić jeszcze wiele innych rzeczy, uznajmy, że test dowodzi, że osoby, które nie umieją, nie lubią gotować, nie powinni tego robić w Thermomixie, ale ponieważ przygotowałam wszystko na tą potrawę i chcę wam pokazać, jak wyjdzie, dajcie mi chwilę, zaraz będzie gotowa. Śmieszki śmieszkami, ale tak powiem wam poważnie, że ja naprawdę bym się poddał i pojechał po pierogi. Kokosowe curry z kurczakiem jest już gotowe. Mój mąż się naprawdę spisał. Żarcik oczywiście. Wyszło super, chciałam wam pokazać po prostu kilka dań, które można zrobić w Thermomixie. Jest ich całe mnóstwo. Ja serdecznie polecam. Danie Thermomixa też. Reasumując, ja jestem z Thermomixa bardzo zadowolona. Uważam, że oszczędza czas, że gotujemy wszystko w jednym miejscu, więc nie brudzę sobie garnków, patelni, kuchenki, że mogę gotować dla swojej rodziny zdrowiej, szybciej, z dużo ciekawszymi przepisami. A jeżeli chodzi o minusy, tutaj mój mąż podkreśla przede wszystkim głośność. Tak, Thermomix jest bardzo, bardzo głośny. Poza tym, jeżeli nie lubisz gotować, to urządzenie nie sprawi, że polubisz. Dalej musisz robić zakupy, kroić, mieszać i tak dalej. Stop! Tak, to jest dokładnie ta chwila, żeby zostawić łapkę w górę. Bardzo proszę, proszę również o komentarze. Jestem bardzo ciekawa, czy Thermomix wam się spodobał, czy używacie, czy jednak jesteście jego przeciwnikami. I dlaczego?